W Stanach Zjednoczonych dzieje się: Joe Biden powiedział, że nie wyklucza użycia wojska względem Gwardii Narodowej Stanu Teksas. A dlaczego? Wszystko dlatego, że Gwardia Narodowa w Stanie Teksas strzeże granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi i nie wpuszcza nielegalnych imigrantów. Joe Biden nie zgadza się z tym i chce użyć wojska przeciwko gwardii. Jedni twardo stoją na stanowisku, żeby nie wpuszczać nikogo nielegalnie, a drudzy mówią, że jest to łamanie praw człowieka. Administracja prezydenta miała zagrozić władzom Teksasu, że podejmie radykalne działania względem tamtejszej Gwardii Narodowej. Joe Biden zażądał natychmiastowego usunięcia Gwardii Narodowej z granicy z Meksykiem. Do całej sytuacji odniósł się nawet Elon Musk i powiedział Teksas ma absolutną rację administracja Bidena celowo łamie prawo, ułatwiając nielegalną imigrację na bezprecedensową skalę.